mi Cię teraz wzięli. O kochanie moje, już wzięli święte ciało Twoje. O Synu mój jedyny, jużem go dziś marnie postradała. Z Tobą wespół w Nazaret żyłam czasów wiele. Z Tobą smutek dzieliłam i wesele. Opatrzałam potrzeby Twoje, jako mi ubóstwo dopuściło moje. O aniele Gabriele, gdzie jest owo Twe wesele? Cóżeś mi go obiecował, tak o bardzo wiele? A rzeknąwszy Panno, pełna jest miłości, a ja pełna smutku i żałości. Spróchniało we mnie ciało i moje wszytki kości. Niestety! Nędznemu mnie dziś Judaszowi biada! Gorze mej duszy! Nędznemu człowiekowi! Ach, biada! Po tysiąckroć! Ach, biada! Żem przyszedł do tego, że mnie słusznie zaprzedał Żydom! Mistrza mego! O przeklętym łakomstwem duszą napełniona! Więcejś sobie 30 srebrników ważyła niż tego stworzyciela! Tak cię omamiła ta obłudna miłość, którąś z wierzchu pokazała, a w sercu nań zdrady knowała. Czołem, mości Judaszu! Masz, stary katana, jak ci to przyszło na to? Po coś zgubił pana? Kradłem świętą jałmużnę, wiele obracając na swój zysk, a obroku drugim umykając od 100 złotych, dziesiątek z fora odkładałem, a od dziesiątek złoty na swą stronę brałem. Od złotego 3 grosze, aż przyszło do tego, gdy nie stało pieniędzy, że mistrza swego sprzedałem! Poznajesz mnie? Jan brat twój jest tamnego łoża. Ja na twoją szyję żółtku wnet złożę. Pogroza, jeśli ten za mały, wtedy ci drogi kupię. Ale wierz mi, iż z ciebie sam duszę wyłupię. Wszak mam powróz w ręku. Zawadzę nim o gardło już od lada sęk. Naś ci uczyń, co rychlej
coś sobie zamyślił. Nie namyślając długo, abyś się obwiesił. A już jej zdechł, Judaszu! Czyli jeszcze żyjesz, jeśli się omdlały, smoły, trochę się napijesz. Przybiegaj, że jeno prędko, braciszku wędniku. Obaczysz, jako się Judasz obwiesił na łyku. Dobra nasza, jak z mlekiem kasa. Pięknieś go bratku oporządził. A gdzie żeś się tego rzemiosła nauczył? I żeś chytrze go obwiesił? Przysłużysz się księciu naszemu, jak przywieziesz niecnotę przed obliczeniem. Pojedziewa, panie bracie, do pałacu mego, boś mi się już prawie dostał zasługę własnego. Ech. Ale wieczny, panie bracie, jestem ci bardzo rad. Będziesz ty miał ze mną w piekle strasznie kwaśny obiad. Laj, 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 strasznie kwaśny obiad. Jako zawsze bywało, niech i teraz będzie, oto tron, na którym Piłat zasiędzie. Pokłona nasza starości, najwyższemu w tym tu mieście, Piłatowi szlachetnemu, a nam panu łaskawemu, danemu z państwa rzymiańskiego do tego miasta sławnego. Łaskawy pan starosta, rządzicielu tego miasta, ja Kajfasz i za naszem i z tym tu faryzeuszem, tochmy sobie dziś wspomnieli, cochmy przedtem słychywali. Byl! Iż więc on zwodziciel mówił, gdy się między ludźmi bawił, jeszcze za swego żywota pierwej mi zszedł z tego świata. Po trzech dniach z martwych powstanę i za się królować będę. Otóż go już z krzyża zdjęto i już jutro zachodzi święto. W ogrodzie w grobie włożono i kamieniem założono. Byl! Przeto was bardzo prosimy i odsługować będziemy. Każ wasz mość strzec grobu jego, aż do dnia trzeciego, by znać jego zwolennicy i też inszy weń wierzący. Na grób gwałtem nie przypadli, ciała jego nie ukradli. A ludziom by powiadali i tak wszędy rozsławiali, iż mocą swoją zmartwychwstał, jako więc przedtem powiada. Byłby ci błąd ostatniejszy, stokroć gorszy, niż pierwszy. Był niewiasty, odstraszyła mnie. Wszystko u mnie otrzymacie, o co tu teraz żądacie. A tu macie na żołnierze, z których będziecie mieć stróże. Filaksa z tym Eronem,
i Proklusa z Filemonem. Już tam, kiedy wiecie. Idźcie. Jak najlepiej wiecie. Strzeżcie. A to zaraz stąd pójdziemy. A was Bogu porucza. I wy teraz pójdźcie. Oręża ze sobą nabierzcie. Pójdziemy do grobu teraz i zapięciem dujem zaraz. Dobrze, mościwi rabini, jedno nie chciejcie być skąpi. Będziecie mieć stróże dobre, dacie li pieniądze szczodre? O to by się nie starajcie, ani z nami się zmawiajcie. Nasza rzecz wam pieniądze dać, a wasza grobu pilnować. Patrzcie, na co was bierzemy, jak wam grób zostawiamy. Wosk na kamień ślepiając, pieczęci na nim przykładając. Już was prosim, pilno strzeżcie, a zawsze ostrożni bądźcie. By nie przeszli zwolennicy i nie ukradli go w nocy. Ba! I niewiasty też one! Z miasta Maryje rzeczone, by o nim nie pomyślały, bo go bardzo miłowały. Niechaj przyjdą zwolennicy, ale pana legać wszyscy! Nie trzeba się nam obawiać, nie przyjdzie go nikt dobywać. Rozstaćmy się każdy w swoje, ja już biorę warty moje. Czuwaj! A nie leży, ale grobu pilno strzeży. Chcesz, libyś nie był na wieży? Ogłasaj, ległasaj, pacholiku miły. A ty, Pietrze, z łysą głową, barabosem, siwą brodą, byś nie wziął bardołową. O, widzę cię, widzę! Widzą z was też białe głowy? Co się na kradzież gotowy? Umykaj kosz na czas głowy. Obydwu z was widzą! A ty zwódzka! A ty zwódz, stależąc w grobie, miej tam pokój dobry sobie, byś nie wziął dzidą po głowie. O, wara, wara! Czuwaj! A nie leży, ale grobu pilno strzeży. Ba! Moje miłe siostrzyce! Nie litujmy swoje prace i pieniędzy. Nie żałujmy. Wszak je chwała Bogu mamy. Uczyńmy co takowego miłość pokazującego ku Jezusowi miłemu, Panu i Mistrzowi swemu, którego nam umęczono i do grobu pochowano. Ba, i owszem, miłe moje, pokażmy kochanie swoje, nie tylko na świecie w żywym, ale i w grobie umarłym. Nie ustawajmy w miłości i swej zwykłej nabożności, którąśmy ku niemu miały, kiedyśmy za nim chadzały, nauki jego słuchając i onemu posługując. A na milsze cóż takiego chcemy dla niego uczynić? Ja wszystko gotowa czynić i
gdzie trzeba, wszędzie wynieść. Ba, i kieski nie żałuję, zwłaszcza gdy rzecz dobrą czuję. Ja czekam, co uradzicie i na co się zezwolicie. Na wszystko przestanę z wami, tak mieszkiem, jak posługami. Nie mamy co za kłóńszego uczynić dla umarłego. Nakupmy ziół woniejących, wódek, olejków pachnących, z których maści naczynimy, którymi ciało natrzemy, iżby w grobie nie cuchnęło, ani do ziemi truchniało. Dobrze więc, tak udziałajmy. Wieczór ci już nie mieszkajmy, a wo 100 dukatów moich przyłóżcie wy też co do nich. A wo też moje talary 50, a każdy stary. A bo też moja moneta, bo tu z sobą nie mam złota. Będzie dosyć, pochowajmy, a w drogę się nagotujmy. Pójdzie zaraz do apteki, pobrawszy ze sobą koszyki. Madlena łaskawa i Maryja Jakubowa. Z Maryją pana Salomego i z Joanną pana Józefa. Cóż mi powiecie dobrego tego wieczoru świętego? Przedajcie nam ziół pachniących i olejków woniejących, iż z nich maści naczynimy, jaką my same rozumiemy. A tu wnet, łaskawy panie, na wasz mości rozkazanie, jedno co trzeba, powiedzcie, a pieniądze zaraz liczcie. Podajcież naprzód balsamy. A miry świeżej ku temu. Olejku jałowcowego. I też spiku narodowego. Otóż tu już wszystko macie. Każcież ważyć, ile chcecie. A są te olejki, wódki znamienite. Prawie fryszki. Zejdzie się ziół ze 100 funtów. A z drugie pani kolejków, ale się pierwiej stargujem, toż dopiero ważyć każem. A po czymuż nam funt dacie? Jednym słowem nam powiedzcie, iż pieniądze będziemy liczyć, a wy też będziecie ważyć. Już ci ja, wać panią, przedam, tak jak on sam odkłada.
kupca mam. A wam się też chcę zachować, iżbyście do mnie kupować potem częściej przychadzały. I inne panie stręczały. Dam wam balsam po 100 złotach. Miłę po 8 talarach. Olejki bańkami bierzcie, a co każdy się płaćcie. Wierzy myć jak dobremu człowieku żydowskiemu, iż nie będziesz się targować, z nami długo handrykować. Weźmiesz od nas to, co ci damy, wszak ci straty nie życzymy. Co byś dał inszemu na tram, to dziś za gotowe dasz nam. A masz tu wyborną monetę, talary czerwone, złote, odnieś je, a przestań na tym, a my też odchodzimy za tym. Pięknego, jakoby śnieg bieruckiego. Ojowe, cóż mi się dzieje? Serce mi jakoś truchleje. Uram, churam, gazda, przebóg! Już ci lecę, nie czuję nóg! Strach, przebóg, strach mnie zdejmuje. Hej, kola, cóż się wtedy dzieje? Łódki, przebóg, łódki wyje. Bogowie, już ci martwieje. Na Boga! Cóż wtedy działamy? My na gwałcie tak wołamy. Jeden przebóg, drugi rata. Woła jakby ginął świata. Jeden powiadaj szrdleję. Drugi i szpoły martwieją. Żołnierzom tak sławnym krzyczeć, by zmarłym na ziemi leżeć. Co rychlej przebóg wstawajcie, a broń zaraz pozbierajcie. Bos is gos, Meinherr Pilacie. Czemu go wy tak wołacie? Choćby go Chrystus zmartwychwstał, prędzej go by nam diabli dał. Powiedzcie mi go prawdziwie, spatrzasz tylko w pierwej w grobie. Czas, panowie, po harabie, a Chrystusa już nie było. Bo... Panowie, poszedł, ba, i prześcieradła odszedł, wstał, pieczęci nie ruszając, ni kamienia odpalając. A cóż my sobie poczniemy, gdy między ludźmi będziemy? Jako będziemy powiadać, gdy nas będą o to pytać? Próżno opowiadać inaczej, jeno tak, jako jest rzecz. Zaraz do rabinów pójdźmy. Jak rzecz się ma, powiedzmy! Był tu anioł,
lekarza miłościwi, rabinizacji uczciwi, za służbę pieniądze dajcie, a nowiny posłuchajcie. No wiecie, wiedzcie pewno, pan zmartwychwstał co własną. Kamienia, ani pieczęci ruszając. Dzisiejszej niedzielę choć wam powiadamy śmiele. Pa, i mamy czym dowodzić, byście jedno chcieli wierzyć. Tam w grobie prześcieradłami i też dwiema aniołami, któreśmy właśnie widzieli, jak najjaśniejszy śnieg w bieli. Panowie, a bazujecie? Czy tak z nami żartujecie? Słaby to nowina była, jeśli by się tak ziściła. I śliczby Chrystus zmartwychwstał, dopieroż by swój błąd rozsiał. Już by się osławił wszędy i zniszczył nasze urzędy. Co i czego powiadajcie, a tym żartom pokój dajcie. Nie żart, miłościwy Żydzie! Nie radzimy, błaznujemy, ani z ludźmi żartujemy! Odrzenie! Ziemi tak straszne trzęsienie! Żeśmy jak odrwana rtwieli, jak gryla ziemię lecieli! Panowie, mało potrwajcie, a stronę trochę ustąpcie. Iż się do rady schylimy, wnet we czasie zawołamy. Przebóg, panowie żołnierze, prosimy was bardzo szczerze, abyście tego nie sławili, coście nam to powiedzieli. A i owszem, ogradzajcie, a przed ludźmi powiadajcie, mówiąc, kiedyśmy posnęli, zwolennicy w noc przyszli i ukradli go nam w grobie prawie o północnej doby. Panowie tak udziałajcie, a nas sobie zachowajcie. Należymy wam pieniędzy, nie będziecie nigdy z nędzy. A to je zaraz macie i więcej się spodziewajcie. Gdyście jedno tak czynili, jako my was nauczyli. Ale widzimy właściwi, wszystko tu ludzie uczcili. Nie godzi się tak powiadać. Szczerej prawdy, fałszu działać! Ale o starostę idzie, jeśli to do niego przyjdzie, by nas za nastawne nie miał, albo gardłów naszych nie pobrał. Starostę my namówimy, jak żywnie sami chcemy. Iż będziecie przezpiecznymi, jako przedtem zławnymi. Dobrze, pieniądze bierzemy, a takoż obiecujemy, jak okaże się mówić i też między ludźmi sławić. Wyjrzyj, cerberze, bracie!
Co to tam ktoś u drzwi plecie? Mamy gościa niewdzięcznego, Jezusa Nazareńskiego. Z chorągwią jakąś czerwoną, że napieczętowana. Już ci źle, bracie Cerberze, pewnie ci nam wszystko powierzę. O, one się dziady boję, bo najwięcej o nie stoje, co jest ową prorokami, a drugie patriarchami. Biada! Jeśli je stracimy, niech czas takich nabędziemy. Już ci sobie coś gadają, milcz się jedno. Nam ci łają niezbędni dziadowie oni, chociaż są tu we złej toni. Śmiele sobie coś rokują, musi być Jezusa czują, a najwięcej pan Jadamek u nas tu na pierwszy panek. Trzeba by go poczęstować, z półgarca mu smoły podać. Wybijesz ją sam, pod szwaru, szpletna, piekielna maszkaru. Zahaczysz przewodzić więcej nad nami w tej tu piwnicy. Niezbędna mocy szatańska, bo już przeszła ręka pańska, dla wnet twej mocy skróci i w niwecz ją już obróci. Poczekasz tu jeszcze sobie, niż puszczę Jezusa k tobie. Duże, piekielne sządzęta, otwórzcie mi swoje wrota. A cóż to za król taki, tak bardzo śmiały na walki. Jeśliż pan idzie do państwa, albo do swego królestwa, masz zaś miejsca dosyć w niebie, idzie tam panować sobie. Daj pokój piekłu naszemu i łupowi nam wdzięcznemu. A nie wiesz, to już życie, tak markotasz piekielnie prze na Pana Boga mocnego, na szybanki potężnego. Który to tam teraz kłóci i wnecie warabia zmuci? Muszą spuścić wrota twoje, otworzą się i pokoje, w których chowasz twoje łupy. Zbiorę ja wnet do kupy, którzy mnie dawno czekają i wzdychając narzekają. Mniemam, iż mnie przywitają i wesoło zaśpiewają. Przyjdź, panie, w nią mnie szkafaj! Pociechy złemu nie dawaj! Racz nam dać swe pocieszenie przez twe święte zmartwychwstanie i według twej obietnicy wyprowadź nas z tej dziemnicy. Weź nas do raju wiecznego, królestwa twego świętego. Ad idem, bracia, ad idem do browaru z onym dziadem, co sam sobie przekwintuje, iż u drzwi Jezusa czuje. Zbadło mu się święconego, radby do raju wiecznego. Już nie dba o smołę nasze, woli w raju z mlekiem kaszę. A drudzy, drzwi zamykajcie, łańcuchami zakładajcie. Ochyną ci się, zły duchu, któryś nawet chorągwią w brzuchu, któryś duszami roztłoczył, tu się po te czasy wtoczył od wyszpetnej paszczeki, którą już zamknął na wieki. Przypłacisz wnet onej zdrady, którąś nie domieścił szkody, iż ja i przez nią przyszedł świat na jabłka wiedu jako wolny kwiat. Otwórzcie się wieczne bramy na wszystkie piekielne strony, z tymi swymi łańcuchami, zawiasami, zaporami. Idzie przez was krótszej chwały, bo obala wasze bały. A tyż to tu, żarcie gnaczesz, z łańcuchem koło drzwi skaczesz, zamykając je przed nami, tymi swymi łańcuchami, zaporami. Siedź
przecież sobie przekwintując, z Bogiem, by z równym żartując. Nie zjewkąż to będzie w raju, przypłacisz tego, łapaju. Wej, a widzisz mu chorągiew, uparowano przez mu krew. Biada, biada, biada górze, chodźmy bracia, gdzie na morze. Pewnie się nam rozpieszcząć stąd. Nie zdejdziesz nam na taki gwałt. Gwałt czyni, łupi nam biegło, a bądź się to święto wściekło. Milcz, bracie, Lucypse, nagrodzim to sobie w krótkiej chwili. Pomścim się tego w klasztorze, w karyzmach, w szpitalach, we dworze. Będzie walić mnich, pop, w karczmach, niewiasty i chłopi. W szpitach baby z dziadami, w dworzech pany z ministrami. Załóżmy nam te pokoje, wnet napełnią tyle troje. Dajcie spokój, braciszkowie, tego rozbójnika mówię, niechaj gwałci, niech wojuje. Wstyć nam piekła nie zepsuje. Bądź go, nie na czas zbudował, ale na wieki zgotował. Nam i też naszym aniołom, a z nami wszystkim złym ludziom. Milcz, nie narzekaj, szatanie, krzywda się żadna nie stanie. Gwałtuż nie czynię żadnego, biorę to, co jest mojego. Tego nie tknę, biorę trzodę swą, którą już uwiódł przez zdradę. To ich tu masz jeszcze dosyć, wszystkie co nie chcieli wierzyć. A więcej ci ich przybędzie, bo złych ludzi dosyć wszędzie. Tobie czarcie jeszcze nie fryć, nie lenasz kto przeprawi gręt. Wiąże się i stąd nie wyjdziesz, ani więcej złożyć będziesz. Jadasz mnie! Cóż czemu czynił, żeś się tak na mnie zachwalił? Wspomnij sobie, co zasłużył, gdyż po onym świecie płużył. Nie będziesz się więcej przechadzał, ani ludzi więcej zdradzał. Jeno tu na tym łańcuchu będziesz łaskował, zły duchu. Do was zawitam, ojcowie, prorocy i patriarchowie, kapłani i też królowie i wszyscy inszy stanowie. A bodaj stokroć zawitam, Pan Jezus, co dziś z martwych wstał, który mocną ręką pańską star już wszystkie moc szatańską. Ach, dla zgrzeszenia ci to mojego wszyscy szli do piekła tego i przez kilka lat tysięcy narzekali w tej ciemnicy. A żeś ziściłeś łaskawie obietnicę Bożą prawie. Zmartwychwstawszy dnia trzeciego podług mocy bóstwa swego. Nie styskuj, Adamie smętny, bądź już ten twój grzech bezecny. Moja niewinna krew starła. Wyrwałem cię czortu z gardła. Chodź sam, aniele, chówców niebieskich hetmanie. Pobierz te święte proroki, prowadźże do raju wszytki. Jednego jako drugiego, od starego do młodego. Byś którego nie utracił, bądź je srogo zapłacił. A ja tymczasem odchodzę, matuchnę swoje nawiedzę i drugie, co we mnie wierzyli, iżby się mną pocieszyli. O, Panie Jezu, proszę cię, niech mnie dziś spotka to szczęście. Ja idę do matki twej tę nowinę powiadać. Bo mnie to służy grzesznemu więcej niż komu inszemu. Iż jakom ja był początkiem, przez grzech wszem ludziom upadkiem, tak niechaj będę najpierwszym sławić o zmartwychwstaniu twemu.
przez któreś ty już naprawił to, co ja mi przez grzech skaził. Nie dziwuj, Adamie miły. Nie godzisz mi się z tym w posły. Boś ty się nauczył w raju przechadzać jako po gaju, zabawiając się jabłkami, cytrynami, figami i czegokolwiek by się zachciało i snać by cię zabawiło. Idąc do matuchny mojej, zmieszkałby poselstwo k niej. A boś ja, baptysta, co chrzcił Pana Jezu Chrysta, na chód człowiek bardzo lekki, bo nie jem jedno kobyłki. Nie piję wina cycery, tylko wysysam miód leśny. Poranu z listków na drzewie, ten mi nie zawierci w głowie. Ależ kosmaty, nieboże w tej wielbłądowej siermiędze. Zlękłać by się ciebie matka, nie na poselstwo ta szatka. Ponieważ, panie łaskawy, nie znajduje się takowy, któryć by się upodobał, choćby poselstwo sprawował. Odprawię ci ja te posługi, wziąwszy na kule swe nogi. Marne twoje posługi, a toć nogi połamano, kości w tobie podruzgano, gdy cię na krzyżu wieszano. Różne to alterkacyje, a jedneż to fatecyje. Choć sam aniele, a zaśpiewaj pannie śmiele, Regina Celi Letare, dzisiejszej świętej niedzielę. Ja wnet będę za tobą, stawię jej się swą osobą. Pójdźcie za mną, miłe dusze, zawinąwszy się w łokturze. Gdy tu, która nie została. Niechaj będzie trzoda cała. Zaprowadzę was do rani onego świętego kana. Nakarmię was mlekiem kaszę i miód dam pić w złotej czasze. Wesoły nam dzień nastał, iż Pan Chrystus zwyciężył. Onego dnia trzeciego chwalmy Króla Niebieskiego, iż nas wybawił od piekła wyrującego. A iż nas domieścił w radości Królestwa Niebieskiego. Ochłodo serca mojego i też człowieka każdego. Witaj, święte ciało, któreś na krzyżu wisiało. Święta głowo i nóżki i wciór nastkie ciała członki, które Żydowie męczyli i na krzyżu zawiesili. Dajcież mi się pocałować i siebie się namiłować. Teraz moja miła matko nie może się sprawić, to na juspolne witanie i miłosne rozmawianie. Zachowajwa to na potem, ja odchodzę za tym, bo mnie też czekają drudzy. Oni, moi wierni słudzy,
iżbych się mi też ukazał, jaką im więc obiecował stawić im się Gairei i upewnić je w nadziei. Mam nadzieję, synu miły, iż cię zasię w krótkiej chwili ujrzę, w osobie niniejszej i pocieszę jeszcze lepszej. Już teraz idź, kędy raczysz, wszak mnie nigdy nie zobaczysz. Niech się dzieje wola twoja, kiedym cię już oglądała. Ba, no, miły pan, będzie to rychłość w danie. Cóż z lepszego czynimy, niż do grobu nie idziemy. Z tymi naszymi ziołami, z olejkami i z maściami, już tam dawno było nam być, mistrzowi swemu posłużyć. Więc najmniej się siostry pójdźmy, choć ciemno, wszak drogę wiemy. Będziemy to miały ochotą do samego słońca wschodu, a bójmy zobaczyć tylko barki lub słoika którego. A na milsze, cóż poczniemy, kiedy do grobu przyjdziemy? Jako wiecie, kamień wielki, nie będzie on na z tych czterech zer, który do drzwi przywalono, kiedy mistrza w grób włożono, którego mężu 20 ledwo mogą ruszyć z miejsca. My mu pewnie nie zdołamy. Pomocników też nie mamy. A więc kto go nam odwalać będzie, kiedy do mazania przejdzie? O kamień łatwiej, Maryja, już odwalony. Widzę ja, nie trzeba 20 chłopów, już do grobu przystąp gotów. Jedno pójdźmy co najrychlej i czyńmy dosyć myśli swej. O siostry! Pana Boga czas! Już nie w grobie ciała nie masz! Widzę ja coś nadobnego, śniącej szacie stojącego. Ale mnie bojaźń zdejmuje, serce mi bardzo truchleje. Najmilsze, jam się zdumiała i wszystkam prawie struchlała. Nie mogę się z miejsca ruszyć, musi tu coś strasznego być. Co to, panie, za rozmowy? Macie pozwieszane głowy? Czemuście się polękały i tak bardzo potruchlały? Nie smęćcie się, nie bójcie wy. Przyjdźcie k sobie, wznieście głowy. Wiem ci ja, co tu czynicie i kogo w grobie szukacie. Jezusa Nazareńskiego, w piątek ukrzyżowanego. Mniemacie, że miałby być w ziemi między drugimi zmarłymi? Nie masz go tu, już zmartwychwstał, jako wam przed tym powiadał. Zbaczcie sobie, co więc mawiał, kiedy w Galilei bywał. Iż trzeba było tej rzeczy, by byłby dan syn człowiecz na śmierć. W ręce ludzi grzesznych. A dnia trzeciego wstał z martwych. Czemu, jeśli nie wierzycie, pójdźcie, miejsce oglądajcie, gdzie go było położono, gdy go z krzyża złożono. Wierać prawda, moja miła, już tym ja sobie wspomniała, iż to wspomniał będący w stronach Cezare Filipi. Już się tu nie bawcie więcej, ale idźcie co najprędzej uczniom, to jego powiedzcie. Piotra nie przepominajcie. Powiedzcie im, iż go ujrzą, gdy się zejdą w Galilei. Boć się im tam ma pokazać, jak przed tym raczył powiadać. Otóż tak będzie się miały, jakoś się od nas słyszały.
Niewiasto, czemu to płaczesz i tak bardzo lamentujesz? Aboś to zgubiła kogo? Czy żałujesz umarłego? Moi mili panowie, święci Boży, aniołowie, a jakoż ja nie mam płakać i tak bardzo lamentować? A to wzięto pana mego, a nie wiem, gdzie włożono jego. Dałby Bóg, bych wiedziała, bo bym go sama schowała. Niewiasto, czemu to płaczesz? Czego u tego grobu chcesz? Któż tam? O grob z motyką, z rydlem i z gracą wielką. Kogo szukasz lamentując i tak bardzo narzekając? Płaczesz ty wziął pana mego z tego grobu kamiennego? A wiera się sam wydawasz, a to jeszcze naczynie masz, któregoś tu snać używał, kiedyś go z grobu dobywał? Powiedz mi, miły panie, iż ci mi ten płacz ustanie, jeśliś ty go z grobu dobył, albo gdzie by go położył, iżbym zarazem bierzała, a onego sobie wzięła. Maria! Witaj, że mi miły na Bogu! Gdzie żeś dostał tej czerwieni? Dajże mi u nóg poklęknąć, i ja to przedtem ich dotknę. Nie tykaj się mego ciała, jakoś więc przed tym czyniła, bom jeszcze nie wstąpił do swego Boga Ojca Niebieskiego. Ale idź do bracie mojej, a powiedz im co prędzej, i stąpię do Ojca swego i do Ojca też waszego, do Pana Boga mojego i do Boga też waszego. Ba, najmniejsze siostry moje, ja nie wiem, co się wtedy dzieje. Jednym się razem boimy, a z drugim się weselimy. Jeśliż tego więcej ma być, to się smucić, to weselić. Więc lepiej stąd uciekajmy, do apostołów biegajmy i im opowiadajmy, cośmy tu widziały, słyszały. Pokój wam, mnie, panie, dawam wam swe pozdrowienie. O, witaj się, panie miły, ciebie ciechmy też szukały. Za nogi siostry chwytajmy, a na kolana klękajmy. Już się niewiasty nie bójcie, a powstawszy, zaraz idźcie. Powiedzcie to bracie mojej, iżby szli do Galilei. Niech mnie tam czekają dotąd, aż mnie oglądają. Wysłuchaj modlitwę moje, racz mi odpuścić me grzechy, a daj doczekać pociechy. Ciebiem się zaprzał, wyznawam, zmiłowania twego czekam, ulecz me sumienie, boć mnie trapi jak złe mienie. Nie pójdę nigdzie z tej skały, choćby mi tu mieszkać rok cały. Aż ujrzę co pociesznego,
dnia dzisiejszego, świętego. Nie zmęć, czy już pierwsze tej to wielkiej świętej nocy. Dawam tobie pozdrowienie i też grzechu przepuszczenie. Niech już twój płacz ustanie, miej nadzieję dobrą w Panie. Wynidrze stąd, otrzyj oczy, a nie upada już więcej. A zatem twoim zgrzeszeniem mnie po trzykroć się zaprzenim. Będziesz umiał na potem wyrozumieć innym grzesznym. Łatwiej im grzechy przepuszczać, jak bracią swą pocieszać. Miłe panie, nie wierzymy w to bajany. Za plotki to u nas stoi. Co ty, Maryja, powiadasz o pańskim dziś zmartwychwstaniu i o waszym z nim gadaniu? Ba, i próżno o tym gadać, iżby się wam miał ukazać? Idźcie z tymi fabułami. Miejcie sobie pokój z nami. Ba, mój najmilszy Łukaszu, dobry, wierny towarzyszu, cóż to wżdy są za nowiny, które się nam dzisiaj zjawiły w tym mieście jerozolimskim. Coś o zmartwychwstaniu pańskim. Powiadają, że zmartwychwstał i niewiastom się ukazał. Onym trzem Maryjom świętym, u grobu jego będącym. Tak ci coś ludzie gadają. Czyli prawda, czyli pają. Za pewną rzecz nie wiedz nic. Mogło to być, albo nie być. Bonavita, znikom pani, radziście towarzyszowi. Co to za rozmowy macie, które sobie rozprawiacie? Do Emaus pielgrzymując, tak smutno się pokazując. Bon fratello, sam pontujesz. Z Jeruzalem pielgrzymujesz? A nie miałby tego wiedzieć,
albo wżdy od drugich słyszeć. Co się tam teraz przydało? Wtedy niewielkanocne stało! O, co takiego? Rad bych słyszał. Powiedzcie, iż będę wiedział. A to i sobie gadała. Jeden drugiego pytała o Jezusie Nazarejskim. O onym proroku wielkim, u Boga, u ludzi sławnym, którego rabini więksi i książęta nasi starsi na śmierć stracenia wydali i piątek ukrzyżowali! Myśmy za żywota jego bardzo pewni byli tego, iż jerozolimskie królestwo miał odkupić przez swe męstwo. Nie wiem! To już dziś dzień trzeci! Jako stały się te rzeczy! A to się nie wypełniło! Ani o tym słychać było! Ba! Jeszcze nas przestraszyły niewiastki, które chodziły, niektóre z bractwa naszego. Dziś rano do grobu jego, a gdy ciała nie znalazły, do nas się zasią wróciły. I to tylko powiadały, iż dwóch aniołów widziały, powiadających prawdziwie o tym proroku, iż żywie. Także więc i niektórzy z naszych, według powieści niewieścich, jako skoro słyszeli, zaraz do niewiast słyszeli i tak w Czurnasku należeli, jako od niewiast słyszeli, a samego nie znaleźli. Głupi ludzie, szaleni i na sercach swoich twardzi ku uwierzeniu wszystkich rzeczy, które mówili prorocy. A za o tym w piśmie mało, iż tego właśnie potrzeba było. I to wszystko Chrystus cierpiał i tak się do chwały swej dostał. A to już kasztel macie, Maus. Dokąd wy idziecie? Ja pójdę jeszcze dalej, dotąd, niż i słońce zajdzie. Dwa! Miły panie pielgrzymie, przed się dziś nie będziesz w Rzymie. Prosimy cię, zostań z nami. Z tymi twymi rozmowami miło cię nam słuchać idąc. Powiesz nam jeszcze coś siedząc. Wieczór ci, a gdzieś by zaszedł. Dzień, jak obaczysz, już szedł. Nie zostanę, pójdę dalej aż do samej Gangrei. Zostań, mile cię prosimy. A nawet nie puścimy. My się nam z tobą pasować. Ty z nami dziś nocować. Ba, i to się przyczynię, iż się też tu z wami skłonię. A macie już co takowego zjeść na prędce gotowego? A bo mama, bochnek chleba. Będzie więcej, jeśli trzeba. O, będzie dosyć, jaką mimam. Gdy go złamię i przeżegnam. Bierzcie, a już w imię Boże jedzcie. Ba! Wiesz, co ci powiem, Łukaszu? A co, bracie Kleofaszu? Dopiero przyszedł ku sobie. Pan to w pielgrzymskiej osobie! Ja mam dopieroż oczy odemknął, tęci, ale od nas zniknął! Serce to nasze wiedziało, a zaś w naju nie pałało, kiedy z nami w drodze gadał i Pisma Święte wykładał. Jam go po chlebie poznał, w on czas, gdy go nam łamał. A cóż mama czynić? Wstań ma! Do Jeruzalem się wróć ma! Powiewa to zwolennikom i drugim, co tam przy nich są. Co się nam w drodze przydało? Co i jak się działo?
Pax vobis! Uczniowie moi, niech się z was żaden nie boi! Jam jest Syn Boży prawdziwy, zmartwychwstały, isty żywy! Przebóg, bracia, cóż dziwnego przyszło do nas takowego? Cóż jest? Przebóg, duch czy mara? Dziwna ciekawość Boże stwora. Czemuście się potworzyli i tak bardzo podumali? Myśli się was dziwne broją, a słowa rozmaite broją. Nie duchem ci ani marą, ani żadna dziwna stworą. Bo duch nie ma ciała, kości, jak mi mieć widzicie wszyscy. A to sobie obejrzyjcie, bok mój, nogi moje i też ręce. Na to jeszcze, jeśli chcecie, chodźcie się mnie dotykajcie. Czy jeszcze nie wierzycie, bo widzę i się dziwicie. Macie co takowego, zjeść stojąc i gotowego. Już będę jadł, jeśli macie, a za mnie po tym poznacie. Albo część ryby pieczonej, na południe uczynionej, jeszcze k temu plastr miodu, który został od owiadu. O, bądźże pochwalon, panie, za twe święte zmartwychwstanie. Radzichmy, iść ci widzimy i z tego się weselimy. Ja też was, które pozdrawiam, pokój święty mój wam dawam. Jako mnie posłał Bóg Ojciec sam, tak ja też was w turę posyłam. Przyjmijcież Ducha Świętego z tego na was tchnienia mego. Komu grzechy przepuścicie i od nich go rozwiążecie, temu będą odpuszczone, tu i w niebie rozwiązane. A komu je zadzierżycie i z niego nie rozwiążecie, temu będą zadzierżane. Ni tu, ni w niebie odpuszczone. Co uczynicie na ziemi, w niebie się to nie odmieni. Dobry wieczór, braciskowie, społeczni apostołowie. Słychaliście co nowego? Tymczasem niebycia mego? Ba! Nie tylkośmy słyszeli, ale Toma i widzieli Pana i Mistrza naszego, dzisiaj już zmartwychwstałego. A nędzeście, by słyszeli, jak mówicie, widzieli. Tak to sobie wymyślacie, a ze mnie się naśmiewacie. Chyba bym tego doświadczył i oczyma sam obaczył. W rękach jego one rany poprzebijanymi gwoździami. W miejsca ich palec włożył, toż bym jako tako wierzył. A bo jeśli rękę moje włożę w boku jego rany, toż już dopiero uwierzę, iż to Pan i Mistrz u was był. Pokój wam, zwolennicy, a już żeście teraz wszyscy. Chodź sam Toma, zuchwalcze, doma nieszczęsnymi walcze. Gdzieś się dziś tydzień włóczył, kiedym ja tu u drugich był. Nałęsasz się z niedowiarstwem, aż nie lepiej z towarzystwem. Noś teraz palec swój ściągnij, a ręce moje obejrzy. Wyciągnij i rękę swoje, łóż bok mój, wszak skromnie stoję. Nie bądźże więcej opornym, ale zwolennikiem wiernym. Przebóg, panie, cóż ty działasz, iż mi się tak bardzo sprawiasz. Nie racz mi się sprawować, nóg rąk boku ukazować. Nie trzeba próbować tego, ty się już widzę żywego. Wierzę o twym zmartwychwstaniu,
po samym tym ukazaniu. Wierzę cierpieć Pana mego i też Boga prawdziwego. Toś się, Tomaszu, wiernym stał i żeś mnie oczyma widział. I szczęśliweś dlatego, iżeś widział Pana swego, ale wiele Tomków takich po stronach świata wszelakich, którzy zaraz uwierzyli, choć mi nigdy nie widzieli. Nie dziwuj mu, mistrzu miły, a to my za nim prosimy, boć na on czas jego siły bardzo mdłe w nim i słabe były. A też ci jednak zuchwalstwo i to jego niedowiarstwo utwierdzi wiarę u wielu. O twym świętym zmartwychwstaniu! Agios Soteros, Agios Isteros, Agios Athanatos, et Parthenos. Straży użyli, na nic.